Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony LLBK i znajdujemy się ponownie, moi drodzy, w Heroesach. I jak dobrze pamiętacie, ostatnio skończyliśmy tutaj na tej misji. Przepraszam, telefon gdzieś zostawiłem na PC-cie. Mam nadzieję, że nie było tego jakoś bardzo słychać. Finansem chyba zostaniemy cały czas tutaj. Jak tutaj wygląda kwestia naszego zamku? Szczerze mówiąc, to... Nie wiem za bardzo, co zrobić. Do mauzoleum z czego potrzebuję? Siarki. Mogę wymienić te klejnoty na siarkę? Gdzie jest tutaj ten pchlitark? Tutaj, klejnoty na siarkę. Czy ja mam 10 płacić za... O ja pierdzielę. Dziękuję. Dziękuję, nie. Elo. Już wolę zostać przy liszach. No, tutaj jest siarka w ogóle. To może by się tam przydało przejechać, ale to za chwilkę zrobimy. Natomiast sobie tutaj rozbudować? To jest dobre pytanie. Szósty dzień. Szczerze mówiąc, to... Tą ciemności jest spoko, ale na razie bym to zostawił, ponieważ jeszcze nam tutaj nie wjeżdżają przeciwnicy. Krypta dłuższy nam będzie bardzo potrzebna, nie wiem, raczej nie sądzę. Lepszony dwór. No, szczerze to raczej chyba nic takiego nie potrzebujemy. Dobra, na razie to zostawię, bo myślę, że nam się pieniądze przydadzą i niedługo na rekrutację. Natomiast Sandra niech pojedzie tutaj do tej stoczni i ogarnie, co tutaj się w ogóle dzieje. Tak, ja już to skończyłem, dziękuję, tak. Cóż tutaj? O! Gracz po prostu niebieski przejął sobie garnizon. Gdzieś tam pojechał. Jak tutaj wygląda gracz pomarańczowy? A, Jäger, okej. Okay. Po prostu sobie tutaj jeździ i szczerze mówiąc, wiecie co zrobimy? Wyjedziemy tutaj Finasem, myślę, na niego. Tego trochę postraszy. Znaczy on pewnie jakoś nas ominie czy coś, jeśli już. Albo się wróci zaraz, ale to zobaczymy. Stocznie, tak jak powiedziałem, zdobądźmy i od razu sobie zbudujmy statek. Tam w ogóle widzę jakiś nieodkryty ten... Wiecie co? Finas chyba tutaj pójdzie i on po prostu będzie tutaj się zajmował kwestią statku. A my po prostu tutaj na dół zejdziemy Sandro. Tą resztę ogarniemy za chwilę. Dom roku, całą ciemności, szkielet, ornia, bla bla. Okej, okay, nic więcej mi tutaj nie jest potrzebne. W chwili obecnej przynajmniej. O, już drugi bohater przeciwnika tutaj jedzie. O, ich jest aż trzech? Czy więcej nawet jest tych przeciwników? A z tego co widzę, to niebiescy się biją z pomarańczowym, więc chociaż tyle dobrze. Tak, tydzień szczura, super. Wiecie co, czekajcie, gdzieś ja tutaj miałem, pamiętam, można było po prostu w tawernie. Nie, jeszcze nie tutaj. Zaraz sobie rekrutujemy wszystko. W ogóle mamy czarne albo czarne i sepienne. To jest strasznie wiele ludzi w ogóle tutaj ogarnąłem. Jezu, ma ile jest tych jednostek? Raz, dwa. Aha, w ogóle to są wampiry. To jest Lord Alarais. No sobie z wampirem? To nie wygląda jak wampir. Raz, dwóch, trzech, czterech, pięciu, sześciu aż przeciwników. Kurde. To będzie dosyć ciekawe. Tylko że oni mają po jednym zamku. Mają po jednym zamku, czy nie? Bo to było w sumie. Interesuje liczba miast. Tak, wszyscy mają tyle samo zamków, więc jeszcze jest ok. Bohaterami tylko pomarańczowy ma jednego, co? Pomarańczowy ma dwóch bohaterów. Halo. Coś mi się tu nie podoba, chwila. Ja mam też tylko dwóch bohaterów na 100%. To jest pomarańczowy, to jest, chyba że to jest brązowy. A to jest. A nie, to są chyba. Tak, dobra, to są dwa. Nie, to są tak, dwa od brązowego, ok. Tak, Finas. Najpierw atak na te harpie tutaj. Uważam, że nie ma innego sensu robienia tego w inny sposób, a tak. To się znowu zbugowały te, jak widzicie, wiecie, te na tym beznadziejnym ala cmentarzu. Zbugowały kratki. Chyba, że ja po prostu je wyłączyłem, a coś zaraz zobaczyć zresztą. Dobra. Znaczy, mieńcy widzą potęgę. Nie, ja chcę ich atakować jak najbardziej. Nie, to się po prostu zbugowały. Aha, bo tych kratek nie widać, bo to jest zielone, ten są kolor. Więc przepraszam, zapominam o takich pierdołach dosłownie. Ja dlatego w nich walę, dlatego... Przepraszam, walę w nich dlatego, że to są zawsze jednostki, tak? Ja tutaj gonię strasznie te wszystkie jednostki, które nawet przed nami uciekają. Okej, w ogóle nie sprawdziłem, ile tam ten drugi ma jednostek. To może być problem, bo ja przez to mogę stracić Finasa nawet. No, mam mnie, żeby spokojnie może mnie dogonić. Ja on tu ma. Nie, też ma niedużo, okej. To jest Darkstorm. Więc spokojnie. Spokojnie możemy go nawet zaatakować w następnej rundzie, jak nam się uda. Co to jest? Osada krasnoludzka. Co to kurde robi osada krasnoludzka w podziemiach? Ja rozumiem, że krasnoludy to już w ogóle tam w tej kopalni, wiecie, takie z tymi kilofami chodzą i po prostu nic innego nie robią, ale bez przesady. O, zaatakował sam z siebie. Panie, to było bliskie. To było bardzo bliskie, ale udało się. 33 szkielety mi zabił. Jednym strzałem. Wraca się, finała się, kurde, człowieku. So close. Naprawdę to było so close. Okej, okay, przejęte. Tutaj widzę jeszcze siarkę i jakieś pierdoły, więc można to zebrać. A w sumie, tak jak powiedziałem, Finas będzie raczej jechał na przepraszam, płynął na podbój morza. A szczerze mówiąc, nie wiem, czemu po prostu nie dam części z tych jednostek, które tutaj są w zamku. Uważam, że to za najlepszy pomysł aktualnie, który mam.
Okej, okay, więcej rzeczy. Spoko. Bardzo miło, bo się tutaj zaczęło robić. To jest jeszcze studnia, którą możemy sobie wymaksować z powrotem manę, jeśli jeszcze nie mamy wymaksowanej. Tak, szkielety weźmiemy na pewno. Wezmę sobie wampiry. Wezmę sobie trochę zombie. Znaczy ożywieńce, przepraszam. To są ożywieńce, a potem są dopiero zombie. Wezmę tych czarnych rycerzy. Myślę, że to jest wystarczająco, abym był w stanie ogarnąć sobie to na spokojnie. O, ulepszone mauzoleum, super. Dzięki temu będziemy mieli arcylisze tutaj. Liszy, a nie arcyliszy mu nie dam, bo przecież arcyliszów. Bo po prostu no, uważam, że nie ma to większego sensu. Uważam, że po prostu jednostki są ważniejsze dla Sandro, powiedzmy. Puszczam fioletowy, próbuję jechać przez garnizon. Ma na plus 28, czyli tak jak myślałem, nie mieliśmy tego wymaksowanego. Zupełnie. I na nas, tak jak powiedziałem, odbój może zaraz tutaj nam robi. No i na tyle, jeśli chodzi o jego ruch. Sandro też już się wypstrykał z punktów. No i w sumie co dalej? To jest pytanie. Gildia Magii, myślę. Zresztą Gildia Magów. Więc Gildia Magii to Gildia Magów. To jest dosyć spora różnica. Okej, okay, to już widzę, fioletowy nam wyczyścił to z tych piesków. Dokładnie to mówiąc, ogarów. Ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy to było mi jakieś bardzo potrzebne. Tak, chcę sobie to ulepszyć. Połączę ich i sobie ich rozdzielę. To połączmy tutaj. Myk. Bardzo na trzy jednostki ich podzielmy. Przepraszam, cały Sandor w szereg wrzuciłem tutaj do zamku. Mój błąd. Nie, Sandor nie może być. No, że on wygląda blado, a chyba trupem nie jest. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wydaje mi się, że jeśli ktoś był trupem, to właśnie Phineas. No się wiecie, cały czas myślę o tych rękach, które były przednio pokazane. Czy chcesz przeszukać statek? Walką i tak będę miał zapis, więc spoko. O, chyba jednak spieprzyłem to. Oj, bardzo to spieprzyłem, coś tak czuję. Oj, ale bardzo to spieprzyłem. Bardzo to spieprzyłem, zdecydowanie. Niedobrze. Bardzo niedobrze. 5 do 9, no niedużo im zabiorę. Niestety. To sobie bardzo zabiję sobie jednostki, naprawdę. Jak nie większość, to wszystkie. Znaczy, problem nie wiem, czy to w ogóle wygram, nie? Więc wiecie, ja tutaj spróbuję coś jeszcze porobić z strzałami, na przykład tymi magicznymi. Może więcej atakujcie. Bardzo niefajnie sobie tutaj porobiłem. Dobra, teraz tym też klątwę narzućmy. Ale dobra, już żeśmy ich zabili. Nie, bardzo niedobrą rzecz zrobię. Tak się naprawdę nie robi. Okej, oni mi te szkielety walą. Okej, spoko, tak jakby nie boli mnie to, że szkielety dostają. Naprawdę to jest najmniejszy problem z tym, w tym wszystkim. Ale nie, po prostu masakra. Ale jeden i tak go dobijemy zaraz jakoś inaczej. Chcecie tą jedną jednostkę, tak? Nie, może być magiczna strzała jeszcze raz. Ile mamy many? O, proszę bardzo, jeszcze 40, więc spokojnie. Ja mamy 6 przeciwników jeszcze. 5. Nie, to była głupota z mojej strony. No wiesz, akurat Phineas nie jest bohaterem, którego bardzo potrzebuję, prawda? Znaczy, może inaczej, który jest tam jakiś priorytetowy, czy też ma po prostu tam... tak jakby holduje większość moich jednostek, bo jeśli by to było, to prawdopodobnie ta bitwa się w ogóle nie odbyła. Ostatecznie. To finanse. Wiecie, co dam mu te finanse, bo może się to przydać. O, proszę bardzo, poprawione oko smoka dostaliśmy. Co ono dawało? Obrona bohatera o jeden punkt. No tak, jego zmysł taktyczny, jak to zostało powiedziane, nie jest zbyt wysoki, więc nie jest zbyt duży, więc myślę, że mu się to akurat przyda. Przeszukamy te w sumie pozostałości. Jest tutaj, tak jak powiedziałem, wyspa. Dobrze myślałem, że to może być wyspa. I tak, całą ciemność na pewno tutaj rzucę już teraz. To jest tylko 1000 golda, a na pewno się nam to przyda. I fioletowy cały czas tam jeździ i się bawi. Zaraz zobaczymy, ile w sumie on ma tam różnego rodzaju jednostek. To też może być ciekawa informacja dla nas. W sumie to na tej wyspie jednak nic nie ma, ale to jest sporo rzeczy, które można zebrać, więc chyba się właśnie po to wybiorę. Jak tam fioletowy z armią jego? Oj, wolałbym na nich nie trafić mimo wszystko. Nawet w chwili obecnej wolałbym mimo wszystko z nimi nie walczyć. Ponieważ mogłoby to nas po prostu zaboleć. Rzeczywiście, prawda, może nie tyle finansowo, co na pewno po jednostkach, a naprawdę nie widzi mi się aktualnie tracić większości tego, co mam. Myślę nad wydawaniem pieniędzy, ale chyba wiecie co, zostawię to. Do samego końca będę próbował zostawiać te pieniądze, bo ja rozumiem kapitolem, ale jeszcze to nie jest mi on aż tak bardzo potrzebny. Co robić na morzu? Czyli rozumiem, że to miał być jakiś taki easter egg ala, tak? Że co ty w ogóle robisz? Po cholerę, żeś ty przyjechał. Przecież przypłynął, dokładnie mówiąc. Ej, no pozbieramy co się da. Jak widać, no nigdzie tutaj nie wysiądziemy oprócz tej stoczni.
A to się nam, prawda, zawsze może przydać, tak? Te rzeczy z tych resztek statków. Tak, a tak na tych zbrojnych. No jak widzicie, na tych rakki są, tylko po prostu ich nie widać, bo jest taki kolor. Ja się patrzę, ale nie, ich w ogóle nie da się zobaczyć. Normalnie, fizycznie. No. Nie, dobra, da się zobaczyć, tutaj jest widać troszkę ten pasek. Ale to powiem wam, że to jest naprawdę, to jest tak praktycznie identyczny kolor. A to jest najgorsze, ona mi się tak w ogóle nie podoba. To jest jak zrobione sobie w pancie, byle jak. Chciałem szacunek do wszystkich map, które zostały stworzone, to nie wiem, czy to nie jest jakaś fanowska po prostu, która została tutaj wrzucona. Albo jakaś, która została wrzucona pospiesznie, bo przepraszam, ale naprawdę pozostałe mapy wyglądają jakoś fajnie, a ta wygląda jakby było wklejone byle gówno, za przeproszeniem oczywiście. Wybaczcie mi, jeśli to teraz was jakoś urażę jako fanów tych, jako fanów Heroesów, ale naprawdę, byle co. O Jezu, ale im się oberwało. W ogóle ja nie mam miejsca na ten liszę, o Jezu, ale to spieprzyłem teraz. Dobra, magia ziemi. A nie, arcylisze dostaję. Okej, z nekromancji dostaję arcylisze. Okej, nie mam pytania. Nie, przepraszam, nie mam pytań. Tu mamy 7 dzień, więc jeszcze czekamy z rekrutacją nadal. Tak, populacja zwiększa się, bla bla, pierdoły. Tu mamy resztki statku i już nic ciekawego nie znajdujemy. W takim razie wracamy na brzeg Finasem. A tutaj walczymy z naszymi przeciwnikami, kochanymi magami. Myk jedni, myk drudzy. Dziękuję. Tak jak mówię, no to teraz to jest zabawa w to, żeby po prostu rozwalać wszystkie jednostki przeciwnika jak się da. Tak, chcę zabić strażników, bo są ważki, które nam nic nie dają, które nam nic nie zrobią. Tak, no nie wiem, zabiją mi jednego arcyliszy i co, i to będzie wszystko pewnie. No, dokładnie, jeden. Może dwóch arcyliszy, dwa arcyliszy mi pójdą i to będzie wszystko, co się stanie tutaj. No, potrójcie mi to wszystko w cholerę, tak mi to nic nie da. Okej, co to jest, A to jest osłabienie po prostu, tak? Nie, to nie jest osłabienie. Oni dostali. Czekajcie, powolnienie. Wampiry, osłabienie, to jest osłabienie dla wszystkich. Okej, ale to jest... No nic mi to nie robi, naprawdę. Myk, 6 ważek poszło. Myk, 6 ważek, przepraszam, 4 ważki pójdą, 2 odbiją i to będzie wszystko. A nie, 3 ważki poszły, okej. To są smocze ważki, no ale... Szczerze, jeden arcylisz stracony, a... O, wiwerny mamy tutaj dodatkowo, które się chcą przyłączyć. Wiwerny pamiętam, że są całkiem chyba niezłe. 70-14-18. 70-14-18. Aha. Myślę, że w ten sposób zrobimy, jeśli już. I to będzie chyba najlepszy nasz wybór. Znaczy wiem, że przez to będziemy mieli morale spieprzone, no ale cóż. To one zginą, tak? One po prostu są takie, żeby tylko były. Tak trochę. Bądźmy sobą szczerzy, tak trochę to ma wyglądać. Myślę nad tym, czy dobra, nie będzie ulepszony dwór, no cokolwiek na razie, ulepszajmy to trochę. Będzie powoli to miasto, nam się naprawdę nie spieszy z tym, mi się wydaje. Finas, niech sobie już tutaj usiądzie, niech sobie osiądzie na brzegu. A, okej, jeszcze nie ma punktu ruchu, żeby osiąść. Natomiast na pewno tutaj dobędziemy tą odkrywkę siarki Sandro. Ten garnizon już coś jest, ten garnizon jest jeszcze pusty. Szpiecy informują, że na naszym terenie działają 3 klany krasnoludów. Żaden nie jest sprzymierzony z Alarajsem albo Alarisem. Ale wszystkie dostały od niego wiele informacji. Dwa klany znalazły się tu, by pomścić zabitych kamratów. Okazuje się, że karły, które zabiłeś, podrozumiały jakichś starszych braci czy kuzynów, którzy marzą, by użyć twoich kości jako wykałaczek. Tak jak pozostali w efekcie zasilą szeregi twojej armii. Trochę prawda. O Jezu, wyobrażam sobie po prostu, jakby zadziałało to tak, że na przykład ty wiecie, że jest jakiś jeden krasnolud i akurat w naszej armii znajduje się szkielet jego brata. Tam kuzyna. O Jezu, mogłoby to go rozsierdzić, albo spowodować, że on po prostu przejdzie na naszą stronę. To by było ciekawe w sumie. Taka mechanika, która jest zupełnie, wiecie, outside'owo od gry. Po prostu fabularnie wpisana. To by było naprawdę bardzo ciekawe. Znaczy, tak tylko takie, taka luźno rzucone po prostu. Żeby ubogacić troszeczkę bardziej fabułę. Szczerze, nic tego ciekawego nie ma. Mogę ulepszyć cmentarz, to będzie wszystko. Tak naprawdę nie ma nic innego, co by było sensowne w miarę tutaj. Dobra, wysiadamy panem Finasem i on już punktów ruchu nie ma, natomiast tutaj znajduje się jakiś LRH, tak? Coś jak on się nazywał. No już, super, tak. Krasnolud, dziękuję, idą się balić. Dokładnie jeden krasnolud, w ogóle widzę, że nam zaokrągla do góry, więc to jest spoko. Tak, muszę ci zastąpić halabarników. Znaczy przynieść halabarników. Nie mogłem ci dać trochę po prostu liszy. Byłoby to zawsze spoko, ale no nie, no bo ty nie masz nekromancji, bo nie mógłbyś ich utrzymać przy życiu.
Bo z tego co pamiętam, to chyba tylko, znaczy nie tego nekromanta, ale muszą mieć jakieś połączenie. Nie no, to połączenie duchowe mieli. Tylko, dobra, nie wiem, nieważne, to ja jakby nie wchodzę w lore tego świata dokładnie, bo na przykład w Warhammerze, jak dobrze pamiętam, w sensie w Warhammerze papierowym RPG-u jest tak, że nekromanta, że jakby nie można... Znaczy nie, że tam w ogóle można grać nekromantami. To jest tak, że właśnie nie za bardzo... Nie za bardzo się da... dobra, poczekajcie, pozwólcie, że dokończę myśl. Nie za bardzo się da po prostu odejść za daleko od swojego takiego właśnie przyzwanego szkieleta, czy czegoś tego typu, czy skrzeszonego, bo po prostu no, on się rozsypie, tak? Bo musi być połączenie duchowe pomiędzy nekromantą a sobą samym. No i po prostu tak jakby zostałem jeszcze tutaj też, żeby tak działało, ale nie będę w to wchodził po prostu dalej. Drogą blokuje oddział szkieletów i nie pozwala ci przejść. Łapiesz jednego za mostek i potrząsając całością warczysz. Gadaj, czego pilnujecie. Nieprawda, bo gadaj, czego pilnujecie. Mamy rozkaz zatrzymywania intruzów wkraczających na teren Lorda Alarisa albo Alarisa. Rzucasz kośćmi o ziemię, a one dochodzą do wniosku, że żaden Lord nie jest wart znoszenia takiego traktowania. Nie musisz go już nakłaniać do mówienia. Alaris, będziesz Alaris, planuje zetrzeć twoją armię i wziąć dla siebie zbroję przeklętego oraz płaszcz nieumarłego króla. Jeśli mówił coś innego o tych artefaktach, to kłamał. Odrzucasz szkielet na bok i przygotowujesz się do uderzenia na cały oddział. A, czyli będziemy musieli walczyć z tymi szkieletami, tak? Tak. Meh. Nawet jeśli atakuję, mogłem to tylko tutaj od dołu i wtedy by się może przenieść do góry, ale to z czym mi nie robi żadnej różnicy, oni tak są osłabieni i spowolnieni. Nie, ta kampania to jest tak OP kampania, po prostu to polega na farmieniu jednostek, no bądźmy ze sobą szczerzy. To są tylko 4 arcylisze. Żeby jednostki nie umarły się nie liczyły do tego? Może być. O, i teraz czas na atak na garnizon. Troglodyci, czemu coś lepsi, tak? Piekielni troglodyci, dziękuję, do widzenia. Jeden arcylisz, czemu tylko tak mało dostaje? Halo? Coś jest nie tak? Czym się udaje? A, chcę stworzyć ten artefakt. A, nie mogę w ten sposób stworzyć artefaktu. Tak, chcę stworzyć zbroję przeklętego i mam płaszcz nieumarłego, okej, okay, ale co on to daje? To mi daje 50 tur, a to mi daje 30% podległych tego szkielety. 30, 60, 70 powinien procent dostaje dużo mniej. Nie wiem czemu. Nie wiem, czy powinienem pytać czemu. Dziwi mnie to. No ale mniejsza o to, zobacz, czekaj, 60% z 13 to nawet 70%. 13 to na pewno nie są 4. 4 to jest 30%, czyli jakby to się nie sumowało? Dziwne, wydawało mi się, że powinno. Teraz stwórzmy w sumie kapitał, no czemu by nie, bo tak jakby i tak nie ma co z tym zrobić. Czy ja mam tutaj wszystko zrekrutowane? Tak, mam wszystko zrekrutowane. Nie mam po prostu pomysłu co z tym zrobić, a i tak tutaj nam jedynie mogą wjechać przez ten garnizon tutaj. A w razie wypadku no to będziemy mieli finansa, tak? Myślę, że ja go nawet odłożę tutaj, wiecie, już do zamku, bo tak jakby no nie ma co z nim za bardzo zrobić. Co ulepszyłem? Ulepszyłem cmentarz, tak? Czyli będę miał lepsze zombie, tak? Tak. Czyli ożywieńców na zombie mogę przekwalifikować. I to tyle? Czy jeszcze coś? I to tyle, jeśli chodzi na razie o ulepszenia. Okej, okay, niech on sobie tam siedzi. Mi to nie przeszkadza, niech on tam będzie i ja go gdzieś. Grób bojownika odwiedźmy. Tak, chcę przeszukać. A, o ku, Niedobrze. Niedobrze. Znaczy, nie boli mnie to, bo i tak nadal wygrywam prawie wszystkim, ale no, wiecie o co chodzi. No i przejścia, spróbujmy wejść w niego i zobaczmy, gdzie on nas prowadzi. Aż do podziemi, to gdzieś tam na północy. Ciekawe. To jest akurat fajna informacja, może się przydać. Czemu nie mogę tego zrobić, co? A, nie mam kamienia, okej. Okay. Nie mam kamienia, gdzie jest kopalnia kamienia? Tutaj jest. Aha, bo ja tych liczych jeźdźców nie zabiłem. O Jezus, jaki fail trochę duży. Chyba zaraz się tym zajmiemy, chwila tylko. No widzę, że nam się już pomarańczowy panoszy strasznie mocno. Cholera, strasznie dużo tej rzeczy, których nie możemy zrobić. To bardzo. Dobrze, nie chcesz wyjeżdżać na tamtych, bo właśnie oni mają tutaj całkiem sporą armię. Co mogę tutaj zrobić? To jest pytanie dobre. Szkieletornia mi się na nic nie przyda aktualnie. Kapitan magazyn zasobów. Nie chcę wynajmować kolejnego bohatera. Tu był pchli targ. 1 za 5, dobra. Kupmy 2. Kamienie i ulepszymy na przykład dom roku. Nie będą to przeklęci rycerze.
Przepraszam, nie przekręci tylko upiorni rycerze. A chcę ich wytrenować. Dlatego, że one to są całkiem mocne jednostki i myślę, że nam się przydadzą w tej formie. Okej, okay, na razie spokój. Na razie nic więcej nie zrobimy. Oni jak tutaj chcą, to niech przyjeżdżają. Pegazy się rozmnażają. Siedlisko Medus. Zbieramy teraz te rzeczy od nich. No, boję się o to miasto, naprawdę się boję o nie. Brakło nam kasy. Niedobrze. Znaczy na dużo jednostek nam nie brakło, ale wiecie co chodzi, tak? Martwię się tym. Wiecie co, spróbujemy zrobić tak. Wyjedziemy finansem. W razie wypadku, ja sobie zapiszę teraz. Na 59 save. Mam nadzieję, że teraz już nie jest to w żadną stronę, prawda? Że to jest dobry odcinek, numer odcinka jest tutaj wpisany. Spróbujmy na niego zaatakować. Wyjazd do przodu, bo my tutaj nie mamy iluś tam arcyliszy, nie wiadomo jakiej ilości. Ale spróbujmy po prostu ich zabić, tak? Bo nie mam innej za bardzo opcji na to. Ja tylko 5 im zabijam. Niedobrze, 5 zaś nie elfów, znaczy się tylko im zabiłem. Zombie oczywiście są bardzo wolne, więc z nimi nic nie zrobimy, ale możemy użyć fali śmierci, to jest co? Wszystkie żywe jednostki, tak, walimy. Fala śmierci absolutnie coś pięknego tutaj dla nas. Mamy morale chyba normalne, szczęście tam nie widzę za bardzo, nie jestem w stanie tego rozpoznać po tych ikonkach. Możemy dojechać aż do leśnych elfów, to atakujemy na nie. Wampiry niech się wycofają trochę. Znaczy wampirzy lordowie dokładniej. Tutaj walimy w krasnoludy, bo wtedy walimy we wszystkie jednostki. Wampiry same sobie też, tak jak powiedziałem, niech się wycofają. Okej, walą na ziemię z piorunami, ale to wygramy, okej. To jest, jesteśmy na razie na dobrej pozycji. Tutaj zabijemy całkiem sporo tych centaurów, chyba nawet 10. Na 9 nam się udało, całkiem nieźle. Zombie parę żeśmy stracili. Tutaj atak myślę, że właśnie na krasnoludy, chociaż to nie są te najlepsze krasnoludy, ale... Zawsze jest to coś. Wampirzy lordowie natomiast na te lepsze krasnoludy niech walną. Tutaj atak jeszcze w te centaury. Wampirzy lordowie, przepraszam, są wampiry zwykłe. Tu jeszcze nie jest zrekrutowana wampirzy lordów. A no tak, bo zapomniałem, bo sobie ulepszyłem. Czyli właśnie mi się tak nie podobało, że mam za dużo jednostek w tym bohaterze. Tego bohatera dokładnie mówiąc w sumie. No okej, okay, udało nam się, wygraliśmy to chociaż nie bez strat. I szczerze mówiąc, te straty trochę mnie martwią, bo to były całkiem spore straty. Tak całkiem szczerze. Duch opresji, tak? Dobrze widziałem? Czy duch opresji? Jak to wyglądało? Jak to się nazywa? Duch opresji. Okej. Okay. Może się nam to przydać, mam neutralne morale i normalne szczęście. Aha, okej, okay, to była po prostu taka waga właśnie wskazana. Okej. Okay. Finasie, proszę cię wróć do zamku, co łaska. Tego nie zrobię i ulepszyć ich też jeszcze nie ulepszę. Dobra, to po prostu zrobimy to w następnej turze. Na ulepszenie zamku też nie mamy możliwości żadnych. Więc po prostu poczekajmy, aż przyjedzie sobie kolejny bohater przeciwnika jakiś. Już mam nadzieję, że to się na długo nie długo się to nie będzie po prostu nie będzie to trwało długo, że oni nas będą cały czas atakowali. Więc ja tam widziałem sokoli wzrok, więc wiecie, od razu pierwsza myśl to, że weźcie to ode mnie i to spada. Okej, 6 srebrnych Pegazów tutaj zostało jeszcze. Zabijemy je? Nie zabijemy je. Ich, przepraszam. Zabijmy trzech moich kochanych, trzy kochane moje lisze. Więc niech umrą. Zginą i padną. Przepraszam, 2 arcylisze jest. Przeczytałem, że 3. I 15 dostaliśmy. To już jest... Dostaliśmy połowę praktycznie, tak? Coś tego typu. Może ja dostaję tylko 40% z 30 z tego. Jeszcze 10 z Nekromatronu. Może. Nie wiem, bardzo ciężko mi to określić, powiem wam szczerze, bo no, nie jestem w stanie tego powiedzieć, tak? Ja naprawdę nie mam pojęcia dokładnie ile dostaję w końcu. Czy to jest zbugowane? Moim zdaniem się to powinno sumować, to było już w ogóle ultra OP, ale... Ale jeśli się nie sumuje, to i tak bardzo, bardzo dużo nam to daje, moim zdaniem. Okej, te się bohaterzy, tak jak mówię, przeciwnika panoszą, bo zauważyli chyba, że nie ma Sandro. A chcę ich zaatakować, bo to jest już norma u mnie. No, 32 jednostki są. Żywe przeciwnika. Wiwerny, no niech atakują tutaj znowu. Wywalcie w nich. Pięknie poszło. Czarni rycerze. Mek, dziękuję. 2 stracone, 15 uzyskanych. Świetnie. No kurczę, strasznie dużo się teraz rozjeżdżam po tych podziemiach. Nie wiem, czy to jest w ogóle mądre. Bo martwi mnie to, że tutaj wcale nie mam jakichś ultra dużo jednostek. A z drugiej strony, jak nam tutaj zaczną przejmować te rzeczy,
Może się to na nas bardzo źle skończy właśnie. Na przykład teraz nam zajęli tam kopalnię kryształu. Chyba. Nie zwróciłem na to uwagi, cholernie dobrze, naprawdę. Przepraszam, że tak teraz się martwię tym, ale... Ale niestety nie jest to najlepsza opcja. Przepraszam. Dla nas. Dobra, Fina z nich spróbuje tam zaatakować. Mamy jednego, drugiego bohatera przeciwnika, których widzimy. To jest sobie kolumnek rozniecza, on sobie ją przejął. Powrotem chyba nie, my jej chyba nie odbiliśmy wcale. To jest monolit przejścia, czyli może będziemy mogli stąd coś jeszcze zrobić. No, ale tylko dwóch bohaterów, to też jest problem, a z drugiej strony nie mam też armii, którą mógłbym oddać innym bohaterom, tak? To też jest fakt. Ja tam już widzę w podziemiach kolejnego z bohaterów przeciwnika. Gracza brązowego dokładniej. Ja tutaj mamy całkiem sporo punktów ruchu, więc możemy się tym Sandro tutaj rozbijać trochę. Natomiast na fioletowego chcę zaatakować. Nawet się nie zastanawiam, tylko atakuję od razu. Okej, wychodzimy do przodu. Chcemy zabić obserwatorów jak najszybciej się będzie dało. W ogóle nie połączyłem tych jednostek, to jest mój błąd też kolejny. Obserwatorzy. Myk. Ale tylko trzech im zrobiłem. Niedobrze. Te wampiry absolutnie były bez szans, bo ja byłem tego świadom, że one są tylko dwa i tak nic się nie stanie. Okej. Zeszły im morale, to jest bardzo spoko. Atak na... Na czarnych rycerzy. Nie ma to... O kurde, nie zabiłem ich. Ciekawe. Czy na to, że oni padną? Znaczy oni, no w sumie tak, bo ich było dwóch. Dobra. Fala śmierci. Dobrze, bardzo, bardzo słaba sytuacja aktualnie. Znaczy, no nie straciliśmy dużo jednostek, ale nadal jeśli takie będą się powtarzały, to my mamy bardzo małe szanse na to, że w ogóle to przetrwamy, jakby na to nie spojrzeć. Tym finansem oczywiście, a on akurat niestety musi przeżyć, tak czy inaczej. A tak na drzewce, choć to było głupie, bo właśnie, praktycznie nic z tych drzewców nam nie wyjdzie, nie wróci. Okej, uciekł. Opa. Bardzo dobrze, 24 jednostki. Jeszcze odbijmy z powrotem laboratorium alchemika. Dobra, i wracamy do zamku, bo to będzie koniec z nami, jeśli tak dalej to potrwa. A ja nadal nie zabiję tych wilczych jeźdźców, jejku, co ja robię ze swoim życiem? Dobra, tutaj nadal nie mamy kamienia, ale zapomniałem o tym, że mam w ogóle to odbić, tak? Jakoś tak zapomniałem przez to, że cały czas tutaj jeździli przeciwnicy. I tak jak się spodziewałem, tutaj na dole odbili laboratorium alchemika, ale to już jest koniec. 114 trochę to mnie nie martwi, ale z drugiej strony to jest bardzo dobra rzecz dla nas. Chwała śmierci od razu, oczywiście sobie musiałem walnąć po wivernie. Więc jak niewiele brakowało, by padła całkiem. Dobra, wiernami stoimy. Tutaj myślę, że atak troglodytów wtedy powinno pójść na... Nie poszło na katapult. Na balistę, przepraszam. To mój błąd. Mój błąd, bo mogłem walnąć balistę, wtedy by się przeniosło na troglodytów na pewno. Też chyba w mniejszej ilości te obrażenia by poszły. Okej. Trzymam z obserwatorzy jeszcze żyją, chciałem powiedzieć i... Nic się nie stało. 40 szkieletów. O, wow. Bardzo zabolało. Bardzo często komputer ucieka, nie wiem jeszcze mówiąc, jaki jest sens ucieczki w takiej sytuacji. Ale nie jestem w stanie wam powiedzieć, bo musiałbym o tym zobaczyć, poczytać po prostu. Dlaczego tak się dzieje i po co to komu. A tam widzę, że się w ogóle zieloni z niebieskimi biją. Ja już byłem przy tym kamieniu, tylko do niego znowu pojechałem bez sensu zupełnie. Dobra, jedźmy na dół cały czas tym Sandro. Gdzieś tutaj musi być wyjście, skoro tutaj przyszedł... Skoro przyszedł stąd gracz brązowy. Brązowy, tak dobrze mówię. Tawerna, zobaczmy, co tutaj mamy jeszcze. Jak to wygląda, bohaterów ma... Najwięcej ma zielony cały czas. My mamy większość tak samo jak inni. I niebieski oraz brązowy. Znaczy ja to nazywam brązowy, to jest jasny brąz. Przecież nie, do kremowego jeszcze trochę mu brakuje. A jasny brąz ma też tylko jednego bohatera. A to wychodzi. Jeszcze mamy chwilkę czasu, więc spokojnie możemy tutaj trochę porobić. A z czym naprawdę zaczyna mnie martwić sytuacja nasza. Tutaj właśnie na dole najgorzej. Okej, fala śmierci od razu walimy. Teraz czekamy aż oni sami podejdą, tak? Bo nie będę się rzucał absolutnie, to jest moim zdaniem bez sensu, no. Dziękuję. To będzie koniec. Niszy to wszystko załatwiają. Też jest ich bardzo mało, to i tak tutaj sobie poradzili. Dobra, pięknie, mamy już teraz kopalnię kamienia. Chciałbym wiedzieć, co można zrobić w magazynie. Aha, no tak, magazyn zasobu potrzebuje kamienia, żeby go zrobić. Nieważne, to potem się go zrobi. Myślę, że to będzie potrzebne, skoro i tak nie mamy żadnej kopalni właśnie tego kamienia. Przepraszam, to jest kopalnia rudy, nie kamienia, mój błąd. Ale tam nam zajęli kopalnię siarki. Niedobrze, tam się na północy źle dzieje.
co się dzieje na północy. To to jest gniazdo harpi. Czyli on tej... On tej nie był. Ja musiał przyjechać... Jak on się tu dostał? Czy on tam po prostu miał bohatera przypadkiem, czy coś? Czy tam stał? Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. W ogóle mamy kolejny tydzień, więc chętnie rekrutacja tutaj pójdzie w ruch. Czy on... Aha, no tak. Jemu padły te szkielety. Jeszcze nie szkielety, tylko wampirzy, lordowie. No i okej, niech tutaj teraz siedzi. No, nie mam dla niego żadnego innego zadania, a... Uważam, że nie ma sensu, żeby go, tak jak powiedziałem, wyrzucać gdzieś tam dalej, bo... Po prostu, no... Tak naprawdę by nam się oberwało tylko i wyłącznie. Chyba, że zaraz tutaj podjadą bliżej, cholerne, nam cały czas zajmują wszystko, no. To jest problem. Ja bym tam chętnie wbił i ja bym ich wszystkie pozałatwiał Sandro, ale Sandro jest aktualnie poza zamkiem, a Finas nie ma za bardzo możliwości tej dużych. Sporo, no właśnie, zobaczcie na ich armię. No nie jest coś, czym chce się bić Sandro, bo... Przepraszam, czy chce się bić, z kim się chce bić Finasem, bo to po prostu nas zabije, jak u nas nie spodziewa. Ale dobra, moi drodzy, kończymy odcinek już teraz, bo widzę, że mamy ponad 30 minut. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, że możecie zrobić suba, dać łapkę, wpaść na naszego Discorda, do czego was zachęcam naprawdę serdecznie, albo rzucić donate'em, jak tam wolicie. A ja się z wami żegnam, do zobaczenia i na razie.